Drużyna PGE GKS-u obawiała się Siarki Tarnobrzeg, zespołu, który walczy o miejsce w barażach o pierwszą ligę. Zupełnie niepotrzebnie, gdyż przed własną publicznością brunatni zagrali niemalże koncertowo i pokonali przeciwników bardzo wyraźnie. Od samego początku spotkania bełchatowska drużyna konstruowała groźne akcje. Już w 12 minucie świetny strzał powracającego po urazie Agwana Papikiana dał brunatnym prowadzenie. Na tym gospodarze nie poprzestali, nadal mocno zagrażając bramce Siarki. Rywale starali się odpowiedzieć celnymi strzałami, ale atakowali bramkę bełchatowian rzadko i bezskutecznie. 5 minut po przerwie wynik podwyższył Bartłomiej Bartosiak, strzelając bramkę w bardzo efektowny sposób. Ten strzał jakby podciął skrzydła przyjezdnym, a na boisku toczyła się już praktycznie jednostronna walka. W dodatku od 63 minuty drużyna gości grała w osłabieniu, gdyż drugą żółtą kartkę za brutalny faul na Groliku, a w wyniku tego czerwoną otrzymał Czyżycki. Przyjezdnym ciężko było przedrzeć się pod bramkę bełchatowian, sami natomiast musieli mocno bronić swojej. Im bliżej końca, tym ofensywa brunatnych była coraz wyraźniejsza, a błąd w obronie gości sprawił, że w polu karnym faulowany był Daniel Ciechański. Do jedenastki stanął kapitan PGE GKS-u, ustalając wynik spotkania na 3-0. No, gratuluję gospodarzom 3 punktów, gratuluję dobrej gry. Uważam, że mecz ogólnie, można powiedzieć, stał na niezłym poziomie drugoligowym. Na pewno gospodarze byli bardziej skuteczni, wykorzystali to, co mieli wykorzystać. Dziękuję oczywiście trenerowi za te słowa. Powiem tak, daliśmy oczywiście, patrząc na składy, z młodym zespołem, no ale z takim zespołem, który ma swoją jakość, tutaj co trener oczywiście wcześniej sobie ten zespół budował, zespołem takim, który wcześniej narobił naprawdę dużo, dużo punktów. Gra dobrą piłkę, dlatego nie ukrywam, że te zadanie dzisiaj było przed meczem trudne, ale oczywiście do wykonania. I chwała moim zawodnikom za to, że pełne te 95 minut byli skoncentrowani. Oczywiście były momenty, kiedy przeciwnik miał swoje jakieś tam pozycje. Pewnie też z jednej czy dwóch nie wykorzystał. Natomiast my bardzo dążyliśmy do tego, żeby strzelać bramki w tym spotkaniu, żeby zainkasować 3 punkty, bo wiemy, że bardzo potrzebne. Z jednej strony się oczywiście cieszymy, z drugiej troszeczkę martwimy na drobne urazy, ale myślę, że pozbieramy się do środy i pojedziemy do Radomia zagrać podobne zawody. Nie chcę nic obiecywać, tak? bo to nie ma co, trzeba po prostu następne 2 dni popracować nad regeneracją, nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Najważniejsze, że zespół, jak w każdym meczu, do, mówię, 95 minuty jest przygotowany motorycznie, to jest dla mnie najważniejsze, a te aspekty piłkarskie też powtarzamy i też to mówię, nie mam tutaj co mówić, sami widzieliśmy, że gdzieś tam już coraz więcej też tych młodych zawodników, tylko mówię, najważniejsza jest jakość, czy to jest senior, czy młodzieżowiec, musi być jakość, musi być spójność w działaniach i myślę, że mówię, powolutku krokami do przodu. Także pewnie nie chcę dziękować zawodnikom, bo to jest nasza praca, wspólna praca, ale myślę, mówię, że te słowa, które powiedziałem, należą mi się. Także dziękuję. Dzięki tej wygranej PGE GKS wskoczył na 9. miejsce w tabeli drugiej ligi, a co najważniejsze, oddalił się od strefy spadkowej. Kolejne spotkanie bełchatowianie rozegrają już w środę w Radomiu.